Na inauguracji Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej zasiadał również Łukasz Wyszyński, zasiadał w roli wykładowcy. Łukaszu, jak to jest, że jeszcze prawie absolwent, a już wykładowca? Jak się czujesz? Nie ukrywam, że bardzo fajnie. Wydawałoby się, że to jest trudne. Rzeczywiście wiele osób rozpoznaje mnie jeszcze jako osobę, która niedawno zasiadała w ławce. Dzisiaj osoby, z którymi mam przyjemność pracować, były moimi nauczycielami. Myślę, że ta nauka cały czas trwa, ale tak oczywiście jak pytasz, najciężej jest się przestawić, że to teraz trzeba stanąć po tej drugiej stronie. Ma się do spełnienia pewną misję, ona jest ważna, ale ja osobiście uważam, że jestem bardzo młodym nauczycielem i muszę pamiętać o tym, że jeszcze niedawno byłem po tej drugiej stronie, staram się to wszystko zrozumieć, dlatego myślę, że patrzę na wiele kwestii inaczej. Staram się wiele zachowań rozumieć, staram się pomóc i myślę, że to jest tak naprawdę moja rola i misja. Jestem w tym wiarygodny, bo mogę powiedzieć tak autentycznie, jeszcze te 3-4 lata temu to ja byłem na waszym miejscu i uważam, że taka jest rola młodych nauczycieli, tak, żeby pokazywać, że można bardzo dokonywać tego przejścia płynnie, ale przede wszystkim nie zmieniać ani swojej osobowości, ani sposobu bycia. Nie pozostaje nic innego, tylko życzyć komfortu z pracy i dobrych relacji ze studentami. Dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję.